Witam Was wszystkich serdecznie na moim pierwszym zakupowym holu. Dzisiaj pokażę Wam moje ostatnie zakupy, które dotyczą właściwie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Może Was to zaskoczyć, ale ja jestem prawdziwą maniaczką świąt i wszystkiego, co jest związane z taką przyjazną, domową atmosferą. Mam nadzieję, że rzeczy, które Wam zaprezentuję i które kupiłam w ostatnim czasie, spodobają się Wam i Wy również wyruszycie już do sklepów. Pierwszą rzecz, jaką Wam zaprezentuję, to właściwie są takie super ekstra fajne, bardzo sztywne i wykonane z jakiegoś takiego bardzo dziwnego plastiku podkładki. Do jedzenia oczywiście, znaczy do jadalni. Ja jestem fanką takich rzeczy, może dlatego, że ja po prostu mam to szczęście, że posiadam prawdziwą jadalnię ze stołem, krzesłami i mogę sobie tam położyć wszystko, co mi się podoba. Dlatego dbam o to, żeby to zawsze wyglądało ładnie i schludnie. A te podkładki, moi drodzy, kosztowały mnie 6 zł, bo one były przecenione z 10. To jest naprawdę bardzo mało i nie ma co się chwalić. Ale chodzi o to, że nigdy jeszcze nie dotykałam takich fajnych podkładek. I te wydają się, jakby były troszeczkę z takiej stali, coś takiego. Naprawdę Wam polecam. Są w różnych kolorach, ja wybrałam srebrne, bo takie mi pasują. Ale tam były jeszcze brązowe bodajże i na pewno były zielone. Oprócz tego wybrałam jeszcze takie okrągłe. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ja co prawda włączyłam lampę do kamery, bo z wieczora ja siedzę w salonie i tutaj w salonie mam takie jedzenie nastrojowe oświetlenie. No, proszę bardzo. One mają... Nie, no widać. One całe są wykonane z takiej srebrnej nitki. Jest też szara i czarna. Tego pewnie nie będzie widać zbyt dobrze. O, ale one są przepiękne. Po prostu będą się cudownie mienić w świetle świec. I teraz właściwie coś typowo świątecznego. Czyli taki piękny aniołek. To jest świeczka, która... No właśnie ta lampa może dużo psuć. To jest świeczka zapachowa. Ona nie jest z Home & Due, ona jest właśnie z hurtowni dekoracyjnej. Już Wam wyciągam. Ona kosztowała... nie ma ceny, a ja nie pamiętam. Mniej niż 10 zł. Na pewno kosztowała mniej niż 10 zł. O, proszę bardzo, to nie jest kiczowate, jak powiedziałaby moja mama. I to nie jest babcine, to jest po prostu bardzo ładne i bardzo delikatne. Ja bardzo lubię taki styl. Lubię styl rustykalny, lubię też glamour i w ogóle lubię różne style, ale takie aniołki to po prostu kocham nad życie. Mam nadzieję, że zapach jest ładny, więc mam nadzieję, że będzie mi służyć tej zimy cały czas. Oprócz tego, w ogóle... Właśnie zorientowałam się, że mam dla Was całe świeczki. Naprawdę, wcześniej o tym tak nie myślałam. No dobra, więc oprócz tego kupiłam jeszcze taki jesienny liść. To jest super świąteczne, prawda? Właściwie można to położyć już teraz i ja właśnie mam zamiar to tak zrobić. Do tego jest też zapachowa brzoskwiniowa świeczka. No i jest jeszcze nierozpakowana. To jest najzwyklejsza w świecie, pewnie taka za 2-3 złote okrągła świeczka. Ale listek jest bardzo fajny, bo on tutaj ma takie złote boki. On jest jakiś taki ceramiczny i jest do postawienia na stole. Mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię kolory jesieni, bardzo lubię pomarańcze i złoto. Złoto, ale tylko tak w lekkim wystroju, jako dodatki w domu. No i tutaj, proszę bardzo, same złoto. Teraz będzie ostro, trzymajcie się. Teraz coś, co kupiłam... Home & Due, to jest przecenione z 40 zł na niecałe 12. Jak jest napisane, artykuł wyłącznie dekoracyjny. I dekoracyjny jest bardzo. Ja myślę, że mój mąż padnie, jak to zobaczy, bo tyle złota to chyba nigdy nie widział. To jest gwiazda. Gwiazda betlejemska, typowo świąteczna. No, bo, no dobra, może trochę kiczu jest, ale raz na jakiś czas, czyli na święta, kicz może u mnie być w domu. I to jest właśnie ten kicz z Home & Due. A właśnie, biorąc pod uwagę to, że to jest Home & Due, to nie można mówić, że to jest kicz, bo Home & Due to jest bardzo szanujący się but.
No i to jest gwiazda. Ona chyba była po prostu sprzedawana w zeszłym roku i jeszcze im się trochę ostało, bo jak to możliwe, że ja w listopadzie kupiłam taką gwiazdę przecenioną, prawda? I to był ich pierwszy sort, pierwsza partia teraz świątecznych produktów w butiku. Ja wiem, bo ja u nich w butiku to jestem co tydzień albo dwa razy w tygodniu, więc ja wiem, co tam u nich leży. Zwłaszcza w manufakturze. Jeżeli mieszkacie w Łodzi, no to warto chodzić tylko do manufaktury, bo tam gdzieś indziej w galerii to w ogóle niczego nie ma. Nawet nie wiem, czy jest w porcie ich butik, bo do portu mam bardzo daleko, więc tam nie jeżdżę. Gwiazda jest taka. Ona jest do postawienia. Ja myślałam początkowo, że to jest świecznik. No ale nie. Ona jest sztywna. Jest ceramiczna i niczego tutaj się z nią nie zrobi. Jest tylko i wyłącznie dekoracyjna. Co prawda, ona z tyłu ma też taką dziurkę. O. Że można by było to niby powiesić na ścianie. Ale no, wisiałaby tak, więc to chyba nie jest dziurka do powieszenia. To zdecydowanie jest do położenia z jakąś ładną kompozycją na stole. Ja oczywiście zrobię Wam taką świąteczną kompozycję i Wam pokażę na blogu, jak już będę przygotowywać mieszkanie na święta. Oprócz tego kupiłam też takie świeczuszki. One są piękne. Zaraz Wam... Teraz je mam wyjmę, bo jeszcze ich nie wyjmowałam. To są takie rzeczy, które ja lubię najbardziej. Takie niby drobnostki, a takie upiększające. O, piękne są. One nie są zapachowe. Są bardzo, bardzo, bardzo niby takie zwykłe. To jest w kształcie bombki, tak? Przypomina bombkę. Są to takie małe rzeczy, a ja kupuję te setki. I potem cały dom jest zakracony na święta. Ale mój mąż to potwierdzi. O, proszę bardzo. Cuda. Jak dla mnie po prostu cuda. Super. Ja mam męża, który bardzo lubi taki prosty styl. I mamy mnóstwo rzeczy. Połowę mieszkania mamy z IKEA. A więc cieszę się, że przynajmniej na święta mi się wszystko błyszczy i mieni. I oprócz tego taki śliczny świecznik, też Homendziu. A, bo nie powiedziałam, za ile były świeczki. Świeczki były chyba po 5 zł za te dwie sztuki, więc razem wyszło z 10 zł. Uważam, że to jest bardzo tanio, bo to było w tej hurtowni, a bo gdzieś indziej one by kosztowały dwa razy tyle. Tutaj jest minus 70%, nie ma prawdziwej ceny tej pierwszej, ale ja to kupiłam za 6,65. Więc bardzo tanio. Niestety było ich bardzo mało. Tak to bym kupiła dwie albo trzy sztuki. A tam było tylko kilka i te inne miały takie drobne defekty. Było troszeczkę krzywe. Mi się udało znaleźć jeden porządny, naprawdę świetny egzemplarz. Nie wiem, dlaczego przeceniany. Pewnie dlatego, że po prostu im nie zszedł z zeszłego roku. A, no i on jest szklany, co jest ważne, bo ja strasznie nie lubię takich... badziewnych plastików. No to jest coś, co nie przejdzie u mnie w domu. Natomiast ten jest szklany i przypatrzcie się, on też ma takie... ma taki złoty brokat po prostu i takie kryształki przyklejone gdzieniegdzie. I generalnie to szkło, tego może dobrze nie widać w tym świetle, jest takie brązowe, też całe mieniące się w takich drobinkach. Więc jest naprawdę śliczny. Jak się to zapali, to piękny widok. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o mój pierwszy zakupowy haul, domowy, dekoracyjny domowy haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że sami wybierzecie się na zakupy do Homendiu, bo ja uwielbiam ten butik i mogłabym go polecać wszystkim zawsze. Do zobaczenia na następnym filmiku. Pa, pa. Pozdrawiam Was serdecznie i trochę świątecznie.